Dzień dobry, drodzy widzowie, a w szczególności dzień dobry patroni, bo to dla was film. Słuchajcie, żeby tradycji zadość się stało, rozdawnictwo będziemy mieli. Zapraszam. Jako że jesteśmy w pięknych okolicznościach przyrody w Sudetach, to pomyślałem sobie, że to doskonałe miejsce, żeby po pierwsze zaktualizować pewne informacje dotyczące patronów, a po drugie zrobić rozdawnictwo. Także słuchajcie, ponieważ zostały podjęte decyzje dotyczące wyjazdu na Short Show i na 99% będziemy ten wyjazd organizować. Dlatego też jak gdyby wszystkie przychody z Patronite'a, poza pierwszym oczywiście przychodem, który obiecaliśmy Michałowi celem wsparcia go w zakupie nowej szlifierki, więc jak ściągniemy pierwszego Patronite'a, Michał, to ta kasa oczywiście leci do ciebie, tak jak się obiecałem. Natomiast pozostałe środki, które będą wpływały na Patronite'a, odkładamy na wyjazd na Short Show. Wyjazd na Short Show nie będzie tani, niestety, dlatego że żeby pojechały dwie osoby na Short Show, to tak lekką ręką trzeba liczyć, że 8 tysięcy jest potrzebne. Żeby pojechał skład, który nam się marzy, żeby zrobił relację taką z prawdziwego zdarzenia na dwie kamery, na dwóch relacjonujących, dwóch operatorów, no to łatwa sprawa do przeliczenia, kwota razy dwa, my tak liczyliśmy, że no to jest koszt między 16 a 18 tysięcy. I tą kasę planujemy zebrać. Żeby tą kasę zebrać, oczywiście oprócz Patronite'a, ci co są u nas na Facebooku, mają dostęp, widzą, że otworzyliśmy również kanał zbiórki na PayPalu. Oczywiście, jeżeli ktoś posiada i używa Revoluta, to również może nas wspierać przez Revoluta. Staramy się również o otwarcie zbiórki na portalu crowdfundingowym, jakim jest Polak Potrafi. I tymi wszystkimi źródłami będziemy starali się zebrać kasę na to, żeby na Short Show pojechać. Oczywiście nagroda dla widza, bo być musi. Planujemy, że jeżeli uda nam się uzbierać więcej niż na wyjazd dwóch osób, to zabierzemy jednego z widzów. Oczywiście jakąś drogą selekcji, wyboru tego widza będzie trzeba wybrać, jeszcze nie wiemy, jak to zrobić. Natomiast będziemy chcieli jedną osobę zabrać. Oczywiście, jeżeli zbierze się na wyjazd czterech osób, no to też jednego z widzów będziemy zabierali. Taki jest plan. Tak byśmy chcieli to zrobić, tak? Oczywiście wszystkie informacje dotyczące źródeł, gdzie zbieramy kasę i tak dalej, ja będę wam zamieszczone, znaczy one są zamieszczone, przypięte na górze naszej strony, to jak gdyby i tam pod tym postem z towarzyszem Gierkiem będziecie mogli się zapoznać ze wszelkimi źródłami, gdzie będziemy zbierać kasę. Oczywiście wszelkie miesięczne rozdawnictwa, tak jak obiecaliśmy na samym początku, one będą dotyczyły wszystkich źródeł, na których zbieramy kasę, więc niezależnie czy będzie to PayPal, Revolut, jeżeli uda nam się odpalić Polak Potrafi czy Patronite, tych wszystkich ludzi będziemy brali pod uwagę przy miesięcznych rozdawnictwach, natomiast jak gdyby wszystkie środki, które będziemy zbierali, zbieramy na przyszłoroczny wyjazd na Short Show. O, dobra, a teraz przejdźmy do konkretów. Przepraszam, pada deszcz, jest paskudnie. Ciężko jest znaleźć chwilę pogody, żeby to nagrać, więc po prostu jestem w drodze i w drodze udało mi się wyłapać chwilę, gdzie nie leje deszcz, więc nagrywam to i jeżdżą tu samochody. Szumi strumyczek, mam nadzieję, że troszeczkę to zagłuszy. Słuchajcie, jako że obiecaliśmy rozdawnictwa, osobę, która dostanie, oczywiście standardowo podamy w niedzielę. Natomiast to jest prezent. Tu jest ostrość, tu jest ostrość, proszę bardzo. Jeżeli ktoś nie rozpoznaje, to jest
Kelly Contact Urban Carrier Large. O, tak się dokładnie nazywa ta torba. Tu. Chyba tu. Będziecie mieli kartę do recenzji tej mniejszej torby, którą mam do dzisiaj używam. Używam ją na zmianę z Wombatem, którego mami testuje. Także jeżeli ktoś nie zna, to zapraszam również do recenzji. Ponieważ jestem na majówce z rodziną, dlatego zwycięzcę będziemy wybierali w niedzielę. I w niedzielę podam zwycięzcę, jeżeli nie zastrzegł sobie danych na portalach crowdfundingowych, to go podam na Facebooku. I oczywiście skontaktuję się z nim zgodnie z danymi, jakie są w Patronite czy w PayPalu. Także spoko, będę się kontaktował bezpośrednio. Pierwszy nasz patron oczywiście latarkę BLF otrzymał. Mam nadzieję, że jesteś zadowolony i że będzie się sprawowała dobrze. Tą torbę rozdajemy w niedzielę. Także w niedzielę wieczorem. Podejrzewam, że do Warszawy wrócę dość późno, ale na pewno jeszcze w niedzielę ogarnę to, żeby został wybrany jeden patron i ta torba do niego poleciała. Zapraszam Was serdecznie do brania udziału w wszelkiego rodzaju zbiórkach, ale przede wszystkim zapraszam Was, żebyście dalej obserwowali nasz kanał, dlatego że będzie się działo, jest kilka fajnych projektów, mamy kilka produktów, zaczęliśmy troszeczkę współpracować też z innymi kanałami, więc to też się dowiecie w najbliższym czasie, więc do zobaczenia. W najbliższym czasie oczywiście też będzie konkurs na piłę Bach Cola Plunder. Materiał już jest nagrany, jeszcze jest nieposkładany, ale będzie konkurs wiosenny. Mam nadzieję, że będzie trochę pogody, żebyście mogli w tym konkursie sobie swobodnie wziąć udział. Więc serdecznie Was zapraszam do obserwowania kanału, lajkowania, subskrybowania, odwiedzania nas w social mediów, wspierania nas i zabawy z nami. Na razie, do zobaczenia.